Tomas, dzień trzeci. Witam się z wami bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wtorek. Jest dzisiaj później niż wczoraj. Ja zaczynam kręcenie, ponieważ spałam godzinę dłużej, ale powiem wam, że wstawałaś tak samo ciężko jak rano, jak wczoraj i przedwczoraj. Już po prostu jestem zmęczona, tylko dwa dni zrobiłam póki co. Dzisiaj będę bardzo dużo będzie się dzisiaj działo, dlatego będę bardzo szybko mówić. Makijaż zrobiony tą paletką Make Up Revolution, tą kolorową. Oczywiście użyłam tych tego cienia tutaj fioletowego, z niej jest różowym. Także taki mam makijaż, wiem, że po ciemku nie widać. Chciałam wam powiedzieć o tej masce. To jest czarna maska w płachcie, która po nałożeniu robi się bąbelkowa. Bardzo fajna, przyjemna maseczka. One są około 5 funtów na stronie Look Fantastic. Chciałam wam też powiedzieć, że wczorajszy cień tuż do rzęs pójdzie do któregoś z rozdań, do mojego magicznego worka, a to dlatego, że nie mogę nim nawet malować dolnych rzęs, ponieważ ma taką szczoteczkę. Także po prostu byłoby mi niewygodnie, także nawet nie próbowałam. Także nowiutki tuż będzie w niedługo w rozdaniu. I chciałam wam pokazać, jakie dzisiaj mamy kolczyki. I to będą, patrzcie się, i to będą te kolczyki z reniferem. Mega fajne, one fajnie zwisają. Także takie kolczyczki dzisiaj. Wczoraj zapomniałam wam pokazać. I co? I dlaczego będzie dzisiaj dużo działo? Bo dzisiaj mamy i otwieranie kalendarzy. I wczoraj przyszło pudełeczko z Glossy Box, to które kupiłam na Black Friday. I mama mnie dzisiaj do pracy przywiezie. Także otworzymy sobie je od razu też wieczorem. Także nie dość, że będzie otwieranie kalendarzy, to będzie otwieranie pudełeczka Glossy Box. Także czekajcie ze mną, za chwilę już to zobaczycie. Hej, ja już jestem po pracy. Boże, jak się cieszę. Słuchajcie, bardzo fajnie zleciało. Szczerze wam powiem, że nawet nie jestem taka zmęczona, jednak ta godzina robi mega, mega dużą różnicę. Mimo że wstawało się tak samo ciężko jak o 4:30, tak czuję po prostu, że jestem mniej zmęczona. Słuchajcie, odebrałam dzisiaj moją nagrodę. Pamiętacie, mówiłam wam w vlogu weekendowym, że dostałam nagrodę za kostium za Halloween i nie spodziewałam się takiej statuetki. Zobaczcie, jest taka statuetka jak Oscar, tylko tu jest napisane najlepszy kostium. Best kostium. Tutaj jest moje imię, nazwisko, tutaj voucher, ale widzicie, to jest zrobione pod Halloween, żeby było wiadomo chyba, tak mi się wydaje, że taki był przekaz, że wygrałam to na Halloween. I jest tu trup, który trzyma czaszkę, widzicie tutaj czaszkę. Mega, mega się z tego cieszę. Byliśmy po drodze zjeść w McDonaldzie. Zobaczcie tutaj, gdzieś wam pokażę, jakie słodkie są teraz pudełeczka na Happy Meal, bo chciałam zjeść po prostu coś małego, także Happy Meal tutaj. A wszystko przez Ola, przez ciebie, bo ty pojechałaś na przerwie do McDonalda i potem mi się zachciało tego McDonalda, także także właśnie dlatego, słuchajcie, pojechałam i kawy też wypiłam w McDonaldzie i też kubek tutaj gdzieś będziecie mieć, także jest super świetny. Nie wiem, czy dobrze siedzę. Może tak będzie. Tak. I słuchajcie, i pojechaliśmy do sklepu, mówię do Andro, kup mi wino. Kupił mi wino, to co ja lubię, także jak skończę wam nagrywać, to żeby oglądać vlogomasy, sobie będę topiła. A on co mi kupił? Czekoladę. I słuchajcie, i to jeszcze największą, znaczy nie tą największą, największą, ale tą większą niż tą zwykłą, bo mówi, przecież tych małych się nie opłaca. No po prostu ja tu staram się w miarę nie jeść aż tyle tych słodyczy, tylko jakoś mniej, no a tu taką czekoladę wielką. No ale dobra, już przestaję wam gadać, może przestawię tak, bo nie lubię jak tu zasłonę widać, niedługo chcę zmienić te zasłony, słuchajcie. O, tak lepiej, tak mi się bardzo podoba, bo nienawidzę tego zielonego koloru, także na pewno będzie zmieniony ten zielony kolor. Dobra. Dzisiaj wam przedstawiam kolejnego przyjaciela. Wczoraj był z nami Renifer, a dzisiaj mamy Pingu. Czekajcie, zrobimy sobie ikonkę do zdjęcia. Do zdjęcia, wiecie o co chodzi, do ikonki. Także on dzisiaj prowadzi z nami odcinek i postaram się bardzo szybko przez to przejść. Może być trochę dłuższy odcinek, a z tego powodu, iż zobaczcie, co ja tutaj mam. Dwa pudełka Glossy Box i one były dwa kupione na Black Friday i to była oferta, że za jedno pudełko z 10 rzeczami płaciło się tylko 10 funtów plus 2,95 przesyłki, czyli zapłaciłam za oba 26 funtów. Czemu dwa? Bo jedno jest dla was. Może nie całe, bo wiadomo, niektórych produktów nie da się wysłać pocztą, ale te rzeczy, które się będzie dało, na pewno wylądują do rozdania dla was. Także nie wiem, czy zaczniemy od kalendarzy, czy od tego. Może zaczniemy od tego pudełka, a potem przejdziemy do kalendarzy. Także nie będę się rozczulać nad tymi kosmetykami, słuchajcie. Bardzo szybko sobie przejdziemy przez
Jakie ciężkie w ogóle jest przez te kosmetyki, żeby wiecie, ten filmik nie trwał 30 minut, bo po prostu masakra, wiem, że też macie dużo tego do oglądania, a tutaj ja się wale z takim, wiecie, długim vlogiem i patrzcie się, znowu się to stało, słuchajcie, czyli chciałam powiedzieć, gdzie się byłam. Ale dobra, już tak powiedziałam, telefon mi spadł. Tak jak wiecie, nie mam na razie kamery, nagrywam telefonem. Patrzcie się, zaraz znowu zleci. Nie chcę edytować, bo wiecie, jak jestem naturalna. Tak, z make-upem. Dobra, nieważne. Patrzcie się, znowu bradzę jak potłuczona. Pudełko wygląda tak. Mega fajne pudełeczko Glossy Box. Normalnie, jak wiecie, jest po prostu takie jasne, a tutaj mamy z czarnym, ponieważ jest to edycja Black Friday Box. Jest tu 10 produktów, jest to mega ciężkie, ale wszystko wygląda normalnie, tylko że czuć, że jest napchane. Po prostu czuć, dotykając tego pudełka, czuć po prostu nawet wagowo. Także słuchajcie, zapakowane oryginalnie. Oczywiście otworzymy tylko to jedno, bo tego drugiego nie musimy otwierać. To są takie same pudełka. I pierwszą rzeczą, którą mamy, jest to maska z Złoty Dust i jest to maska diamentowa. Także ta maska jest diamentowa i nie wiem dlaczego, o jest tutaj, przepraszam, maska diamentowa i wartość tej maski to jest 6 funtów. Także słuchajcie, taka maska jedna dla mnie, druga będzie dla Was, także 6 funciaków za tą maskę w pudełku, a pudełko kosztowało dychę, także ponad połowa nam się zwróciła już przy pierwszym produkcie. Nie będę patrzeć co, tylko będę ciągać. Kolejną rzeczą jest Affect i jest to transparentny ryżowy puder z firmy Affect. Także słuchajcie, ja może sobie jeden zostawię, może ten mi przypasuje, bo jak wiecie, przedtem średnio mi one pasowały. Firma Affect, transparentny tusz i on tusz. Puder i on kosztuje 9 funtów 40. Także pudełko się już zwróciło. Kolejną rzeczą jest Noti, 97% naturalny, produkt Leave-On Conditioner, czyli do włosów odżywka, którą się zostawia. Tak jak Wam mówiłam, ja muszę bardziej dbać o włosy, także jestem mega, mega z tego zadowolona. I kolejny produkt, który wiem, że będę mogła wysłać do Was pocztą, czyli z tym też nie będzie problemu. No i tu jest produkt, którego Wam nie wyślę, bo to jest body gel, body wash z firmy Imperial Leather. Foam Bust. Po pierwsze jest to dość ciężki produkt, poza tym nie jestem pewna, czy aerozole można takie wysyłać, także nie opłaca się płacić pewnie za przesyłkę. Ja z tego oczywiście, że skorzystam i cena tego małego, to jest wersja Deluxe Mini, czyli ta większa niż normalna i Deluxe Mini kosztuje 2 funciaki. Jestem zadowolona, czemu nie? O, Beauty X, mamy gąbeczkę, słuchajcie, zobaczcie jaka gąbeczka, wiecie jak to jest. Gąbeczek nigdy nie jest za mało, także gąbeczek, ale fajne, zobaczcie. A, nie, 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 w ogóle, ale pachnie ładnie i jest tu taka okrągła, a tu jest taka kwadratowa, ale świetna jest, powiem Wam, i ta gąbeczka kosztuje 14 funtów, 14 funtów Beauty Egg. Kolejna rzecz, która będzie do rozdania dla Was. Kolejną rzeczą rzucają się tu w oczy jest Super, Super Duper i jest to hand cream, czyli krem do rąk firmy Super Duper. Jest to dość duży krem, ja tu widzę, bo ma aż 100 ml. Duży, ciężki i on jest warty 6 funtów 50. Także dość drogi krem. Ja sobie od razu dam trochę na rękę. Pachnie takimi zielonymi kwiatkami. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo fajnie nawilża, także słuchajcie, kolejny produkt do rozdania. To nie będzie pewnie wszystko w jednym rozdaniu, bo bym zapłaciła 25 funtów za przesyłkę, ale na przykład w różnych rozdaniach zmiksowanych z innymi rzeczami, bo mam całą torbę już dla Was na różne rozdania. Kolejną rzeczą to jest maska do włosów, ja już widzę Mystic Black Novex i ja miałam te maski w różnych pudełkach i Wam powiem, że je uwielbiam. Więc tą maskę, wybaczcie, też sobie zostawię, bo nie opłaca mi się ciężkich takich rzeczy po prostu wysyłać, bo za dużo. Ja wolę Wam dać 2-3 inne produkty i żeby było więcej tych rzeczy niż coś ciężkiego. Także jestem zadowolona akurat z tej maski i cena tego to jest Deluxe Mini za 2,20. Także bardzo fajnie.
Oczywiście też jestem zadowolona. Powiem wam, jak z 10 funtów, to jest wow, wow, wow. Pamiętacie, jakie były beznadziejne pudełka? No beznadziejne, ale średnie pudełka z Bridgeboxa. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy. O, to jest Carmex Plus. Jest to różowy kolor do włosów. Do ust z tej firmy Carmex. Tylko, że tutaj jest fioletowe, a tutaj jest napisane natural. Ale chyba chodzi o to, że jest to po prostu naturalny, tak, naturalny produkt. I cena tego produktu to jest 4,95, czyli 5 funtów. To też jedno pójdzie do rozdania, bo wiadomo, jest to też dwa niepotrzebne. Ostatnia rzecz, nie? O! Słuchajcie, mamy tutaj z firmy Mua bronzer. Bronzer jest w cenie 4 funtów. I powiem wam, że ja mam bardzo dużo bronzerów, a ja raczej rozświetlaczy używam, a nie bronzerów. Ten jest zamknięty, także wam nie pokazuję, ale jako, że zabieram odżywkę do włosów z tamtego pudełka, to dodam wam to i będą po prostu dwa bronzery. Dużo osób używa, ja czasem od święta użyję, ale mam tych bronzerów, także nie potrzeba mi więcej, a może komuś się przyda, także będzie. 4 funciaki, fajny, duży, ja firmę Mua lubię, to nie są jakieś kosmetyki wyższej półki, ale są fajne. I ostatnią rzeczą jest L'Acqua Encio Cloud Lips, czyli mamy szmineczkę. Zaraz sobie zobaczymy, jaką mamy cenę za to. Cena tego to jest 14 funtów. Unicorn Cosmetics? Let's go. Okej, wiecie co? Przepraszam was. Gąbeczka to jest z firmy Unicorn Cosmetics i gąbeczka kosztowała 4,99, a to kosztuje 14 funtów. Moja pomyłka. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda? To jest czarne? Zobaczcie, jaki kolor ma. O, wow, jakie dziwne. Ale wiecie co, to wygląda jakby było czarne, a zobaczcie, to ma taki kolor ciemny fiolet, ale jest przepiękny kolor, przepiękny wam powiem. Fajnie się wysuwa, ma moim zdaniem piękne opakowanie za 14 funtów i to też pójdzie dla was do rozdania, czyli jedna dla mnie, druga dla was. Jestem w szoku i powiem wam za, no napiszcie mi pod spodem komentarz, czy waszym zdaniem to pudełko było warte 10 funtów, bo moim zdaniem było i to bardzo, bardzo. Tak naprawdę mamy tutaj wszystko, nie mamy, że tak powiem, jednej gamy, że mamy tylko pielęgnację, tylko jest wszystko, wszystko. Także jestem w szoku i mega się cieszę, że jednak zakupiłam te pudełka dwa, i że mogę się z wami tym podzielić. Tracę głos. Dobra, ale przejdziemy szybko, bardzo szybko do kalendarzy adwentowych. Miałam w ogóle w planach, że popatrzę wcześniej, gdzie są numerki, żeby poszło to szybciej, ale zapomniałam. I dzisiaj mamy już trzeci grudzień. Najgorsze to jest ten kalendarz dla mnie, żeby znaleźć numerki. Słuchajcie, bo one są takie małe. Tutaj jest 3. Chyba znowu nie będzie jajka, a ja tak czekam na to jajko. Jajko! Słuchajcie, mamy jajko, ale fajnie, mamy jajko, jajko niespodziankę. Tak, ja uwielbiam jajko niespodzianki, ja sobie nawet często kupuję jajeczko niespodzianka. I od razu szybko, nie będę jadła na antenie, nie martwcie się, ale chcę zobaczyć, jaką mamy zabawkę, no bo przecież o to chodzi w jajku niespodziance. Coś mam, chciałam znowu przekląć, nie wiem, coś dzisiaj dzieje. Nie mamy nic fajnego chyba. Czekajcie. Co to jest? Chociaż nie, to jest jakiś... ja nie wiem, co to jest. Zobaczcie, to jest coś takiego. Także ja to poskładam i może wam pokażę w jutrzejszym odcinku. Po prostu, żeby już teraz czasu nie tracić. Ale fajnie, jajko. Tu. Jestem jebnięta. Znowu przykryłam. Co się dzisiaj ze mną dzieje, słuchajcie. Nie wiem, od którego kalendarza zacząć, słuchajcie. Wczoraj, mam tutaj nawet otwarte, wczoraj, który kalendarz póki co jest najsłabszy? 14 punktów, 15, 16, 14 punktów. Glossy Box. Surprise, surprise, jeżeli chodzi o punkty, Glossy Box przegrywa na trzecim miejscu. Także zacznijmy sobie dzisiaj od najsłabszego. Glossy Box. Proszę nie zawieść nas. Patrzcie się, jak łatwo od razu trójka się rzuciła w oczy.
coś dużego. Może ja to tutaj dam na razie. Jezus, ja mam tyle sprzątania zawsze po tych vlogomasach, że masakra. Trójeczka. O Jezu, słuchajcie, nie uwierzycie. Dopiero co miałam przed chwilą. Mamy gąbeczkę. Co przed chwilą powiedziałam? Gąbeczek nigdy za dużo. Jest to firma It's the Season to be Glossy i jest to ekskluzywna blend do make-upu i jest to... O Jezu, jaka miękka. Jest to firma Glossy Box, zobaczcie. Także fajnie, druga gąbeczka. Gąbeczki przydają się zawsze. Produkt jest bardzo fajny, nie mam pojęcia, ile ona może kosztować, ale Wam powiem, że ja dam gąbeczce 8 dzisiaj. Naprawdę mogę dać z czystym sumieniem 8, bo gąbeczka mi się przyda, jak najbardziej. Dobra, wkładam to tu, a to... Jezus, masakra, w ogóle z tym nie wyjdę zaraz. Drugie miejsce póki co ma Soap & Glory. Także otwieramy Soap & Glory. Ja tylko czekam dnia, żeby wszystko mi runęło na łeb. Czyli jest 4, ja tak jak już otwieram... Dobra, to tutaj nie ma. Tu jest coś małego. Co może mieć małego z Soap & Glory? Kula do kąpieli, nie wierzę. Nawet nie wiedziałam, że Soap & Glory ma kulę do kąpieli. Ale pachnie. Pachnie, tylko że zobaczcie, jak ona jest malutka. Jest to ten zapach, który ja uwielbiam ich, ale... I uwielbiam kulę. No ale taka kula na kąpiel to jest, no, dla mnie masakra. Także niestety Glossy Box, ale... sorry, Soap & Glory, ale... 4 czy 3 punkty, nie wiem... Co z tego, że to jest dobre? To jakby mi dał ktoś tylko kostkę czekolady, takie malutkie. Także mimo tego, że super zapach, super produkt, za to jak mały on jest, niestety 3 punkty. Także 3 punkty, jojojoj. Troszeczkę, powiem Wam, nawet jestem rozczarowana tą kulą. Naprawdę. No ale dobra. Mark & Spencer. Mark & Spencer raz już u nas wygrał pierwszy odcinek. Patrzcie, cały czas mi się to będzie przyklejać. Ale znowu znalazłam trójkę. To jest jakieś dzisiaj... Zobaczcie. I znowu jest jakieś duże pudełko. Tu są dwa małe produkty, może trzeci będzie duży. Jest duży, w sensie produkt duży. I jest napisane This is season. This is season. Także tak jak wcześniej mogliśmy się domyślić, co jest w środku, tak dzisiaj Ola mi nie zdradziła, co jest w środku, także naprawdę dzisiaj nie mam pojęcia. Myślałam, że to jest coś dużego, to jest jakieś małe gówno. I znowu mówię brzydkie słowa na antenie. Jest to firma Targeted i jest to Treatment for Eyes and Lips. Formuła... Ja nie wiem, jak można używać. Ja nie lubię takich produktów, co są i na oko, i na usta. Bezsmakowe, ale Wam powiem, że... Ale mi fajnie od razu usta zmiękczyło. Nie wiem, czy to mam używać pod oczy, czy na oczy, czy... Hypoalergiczne, bez parabenów. Apply a small amount to the tip of a finger and gently paint around the lip, eyelid and console. Czyli tak, czyli pod oko. No to powiem Wam, że z tego jestem zadowolona. Ale fajnie, uwielbiam różnego typu kremy pod oczy, a teraz testuję z Zhai i nie jest jakiś mega fajny, a powiem Wam, że ten z ciekawością sobie sprawdzę, ale Wam powiem, że też nie dostanie dychy, jest tu 15 ml, także niby jest ponowymiarowy, ale powiem Wam, że dam mu 9 czy 8. O 8, bo takiego szału nie ma. Także Wam powiem, że Glossy Box dzisiaj jest na równi z Markiem Spencerem. Niestety Soap & Glory w tyle. Bardzo jakoś tak lipnie to, powiem Wam, wygląda dzisiaj. Tak średnio jestem zadowolona z tego zestawu ogólnie. Tak jedna jakaś mogłaby być rzecz wow. Ale słuchajcie, w sumie pudełko duże Glossy Box nam to wynagrodziło, także chyba źle nie ma. Jak zwykle proszę Was, napiszcie w komentarzach, pobawcie się ze mną, ile wydałbyście ocen za dany produkt i w tym odcinku, który dla Was produkt wygrywa.
Przepraszam, bardzo przepraszam, że znowu wyszło tak dużo. Mam nadzieję, że jutro, mam nadzieję, wiem, że jutro nie będzie żadnych ekstra rzeczy, także myślę, że jutro uda mi się zmieścić w maks 10 minutach i to jest mój goal na jutro, a nie znowu 20. Także przepraszam, wybaczcie, proszę Was, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to właśnie teraz, jeżeli chcecie ochotę i macie ochotę oglądać taką wariatkę jak ja. Także buziaki kochani, cześć!